Witam wszystkich fanów trawiastego w sobotnie przedpołudnie 22 października za godzinę, zarówno godzinę, bo jest godzina 11. Na boisko wybiegną zawodnicy toruńskiego Pomorzanina i LKS-u Rogowo, juniorzy młodsi i będzie to ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej zawodników toruńskiego Pomorzanina, ale nie o meczu, a raczej o boisku. Popatrzcie, tak wygląda płyta boiska. W Toruniu nie padało, to były opady mrzawki, spadała mrzawka. Są co prawda kałuże, ale ja teraz wypnę kamerę ze statywu i pokażę wam, jak w murawie grzęzną buty. No to zapraszam. Omijamy te kałuże i patrzcie, idziemy po płycie i patrzcie na buty. Patrzcie na buty, po prostu chlapanko. A teraz podejdziemy do kałuży. Słyszycie ten chlupot? Im bliżej kałuży, tym coraz lepiej. Teraz odejdziemy. O, widzicie i słyszycie. Jak wygląda stan toruńskiej płyty po opadach mrzawki? Trzeba to zaznaczyć, opadach mrzawki, to nie były opady deszczu. Widzieliście i tak jest od 2007 roku, kiedy to ten bubel budowlany oddano do użytku. Wszyscy o tym doskonale wiedzą i niestety trzeba powiedzieć, że sprawa jest zamiatana pod dywan. Wszyscy przychodzą nad tym do porządku dziennego. Pomimo corocznie jakieś tam kampanii, że coś tam zrobimy, oczywiście trzeba zrobić. Pomorzanin, klub z tradycjami, jeden z dwóch klubów spoza Wielkopolski, który zdobył tytuł mistrza Polski na boiskach otwartych. Drugim jest HKS Siemianowiczanka, grająca obecnie w pierwszej lidze. I na tym się kończy. I na tym się kończy, tak naprawdę to nikomu na tym nie zależy, czy jest to dobre dla, już nie będę mówił górnolotnie, dla polskiego hokeja na trawie, ale dla naszego toruńskiego środowiska hokejowego. A może ktoś chce, zawsze jest to mniej pieniędzy na sport. Po prostu nie ma dyscypliny, nie ma klubu w tej chwili, w tej sytuacji sekcji i nie ma co płacić. Nie ma pieniędzy, zawsze można to gdzie indziej upchnąć w bardziej medialne dyscypliny sportu. I możemy tak gadać, gadać i gadać i na gadaniu się skończy. Toruńskim zawodnikom życzę porządnej płyty i długich lat istnienia sekcji hokeja na trawie, a nam kibicom wielu sportowych emocji. Pozdrawiam wszystkich trawiastych i wszystkich tym, dla których dobro, nie będę mówił górnolotnie, powtórzę się tu, krajowego sportu, ale naszego toruńskiego podwórka leży na sercu. Trzymajcie się. Mecz szóstej kolejki hokeja Superligi planowany na dzień 22 października 2022 roku. Pomorzanin Toruń, start 1954 Gniezno, został odwołany ze względu na zły stan nawierzchni na boisku przy ulicy Szosa Chojmińska 75.